Strefa prywatna. Mikołaj Roznerski dziś w naszym studiu, aktor teatralny, filmowy i serialowy, jak sam też podkreśla. No rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że nie było wcale łatwo po skończeniu szkoły aktorskiej, kiedy przyjechałeś do Warszawy, ale potem trafiłeś do Lublina. Trafiłem do Lublina. I tam się udało w teatrze. No słuchaj, no, zaczynałem tak naprawdę od zera tam, bo pamiętam swoją pierwszą pensję. Tutaj nie będę mówił, bo to wszyscy się uśmiejemy. Przez miesiąc, gdzie 3/4 oddawałem na dom aktora. A nie grałem, tylko byłem na etacie jakby przez pierwszy miesiąc. Więc to było tak, że w tym Lublinie to nie było tak, że ja przyszedłem i już wow, panie Roznerski, miał pan pracę, fajnie, że pan jest. Nie wiemy, kim pan jest, ale damy panu dużo ról. Nie, musiałem się tam sprawdzić też i się sprawdzałem powoli. Pierwszą główną rolę chyba dostałem tak naprawdę po 4 miesiącach. 5 i to była właśnie moja pierwsza taka duża rola, gdzie dostałem, tutaj się pochwalę, bo nigdy w życiu nie dostałem żadnej nagrody i to była moja pierwsza nagroda. Dostałem nagrodę imienia Andrzeja Nardellego za spektakl Widnokrąg, za rolę Piotra. No i to był taki mój debiut teatralny i od tego się zaczęło jakby moja jazda w Lublinie. No a potem jakoś trochę powróciłeś do Warszawy. Wiesz, ja tutaj cały czas jakby funkcjonowałem. Były dojazdy podobno. No były. Jeździłem busem, pociągiem do Warszawy na różne castingi, bo tych castingów, jak już się tam wyprowadziłem, to było więcej. I propozycji ról. Ale w momencie, kiedy ja tam zacząłem dużo grać w Lublinie i przyjazd do Warszawy był strasznie męczący, więc z wielu propozycji jakby rezygnowałem. Ale to były takie malutkie propozycje. To tu tam przyjdź, to powiedz, to zagraj tu epizod, tam epizod i tak dalej, i tak dalej. To były bardzo małe rzeczy, ale takie czysto i wyłącznie zarobkowe. Potem pojawił się i serial M jak Miłość, i film Karuzela w ubiegłym roku. To się pojawiło po tym, jak zrezygnowałem z teatru. Bo ja to trzeba było z czegoś zrezygnować. Ja po 6 latach w Lublinie jakoś musiałem troszeczkę odpocząć od zawodu i jakby wyniosłem się stamtąd i wprowadziłem się tutaj i zupełnie nie pracowałem w zawodzie. No dobrze, a czy aktorstwo dało ci wielu przyjaciół, wiele nowych znajomości? A ilu wrogów też? No to druga strona medalu, porozmawiajmy o tej przyjemniejszej. Oczywiście, że tak, oczywiście. Tak. Znaczy dało mi przede wszystkim... Znaczy, ja zauważyłem, że bycie aktorem w dzisiejszych czasach to jest bardziej chyba trochę, już teraz po 11 latach, bardziej bycie biznesmenem niż artystą. Staram się w jakiś sposób dobierać ludzi, z którymi pracuję, że jednak natykam się w dalszym ciągu na ludzi, którzy mają gdzieś artystyczne podejście do tego zawodu. Jest ich jeszcze trochę. I to są moi serdeczni przyjaciele, bo tam się spotykamy na próbach ofowych czy nieofowych i pracując nad spektaklem, to rozmawiamy też o życiu, a później to przekładamy na te nasze role albo na ten nasz spektakl. Pytam o to nie bez przyczyny, coś dla ciebie mam. To jest sygnał telefonu od przyjaciela. Za każdym razem dzwoni do nas ktoś, kto ma do powiedzenia parę miłych słów o naszym gościu. Nawet cię nie zapytam, kto to, będziesz musiał zgadnąć, po prostu posłuchamy. Dobrze. Ja Mikołaja przede wszystkim ocenię dlatego, że po pierwsze jest bardzo pracowitym aktorem. Ma bardzo fajne podejście do pracy. Znaczy, mam takie poczucie, że Mikołaj wszystko, co robi w pracy, robi na 100%. Znaczy, jakąkolwiek robotę się podejmie, od promocji w supermarkecie do fabuły czy spektaklu w teatrze, to stara się to robić najlepiej, jak potrafi. A poza zawodowo to Mikołaja cenię za to, że jest facetem, dla którego świat się nie kończy tylko na pracy i tylko na świadku aktorskim. Też stara się pielęgnować ten świat, który jest światem prywatnym i tym pozazawodowym. Znaczy, to jest facet, o którym można pogadać nie tylko o filmie i o teatrze. Poznałeś. Oczywiście, że poznałem. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów krakowskich, Mateusz Janicki, naturalnie. Też aktor. Też aktor, bardzo dobry aktor. Mamy tak z Mateuszem, że często mówimy o sobie bardzo dobre rzeczy, po prostu. Mamy taką metodę. Dobrze mieć taką osobę, z którą ma się taki układ. Jesteśmy dla siebie dobrymi PR-owcami, tak. Nie, bardzo się lubimy, strasznie jakoby mnie zaskoczyłaś tym telefonem i się trochę też nawet wzruszyłem. Tak się wzruszyłem, bo to miło go było słyszeć, tym bardziej, że rozmawiałem z nim 2 dni temu i nie pisnął ani słowa. Bardzo dobrze, ale jeszcze coś dla ciebie mam.
wracaliśmy razem z berlińskiego planu filmu Karuzela i weszliśmy do sklepu w wiosce przygranicznej, weszliśmy do sklepu, którym się handluje rzeczami robotniczo-ogrodowymi i pani miała opad szczeny, pytając się, czy jest to ukryta kamera, no bo Mikołaj jest już dość mocno rozpoznawalną postacią. Było to dość zabawne, ponieważ po 5 minutach, jak byliśmy pod tym sklepem, nagle cała wieś ożyła i każdy chciał przejść obok Mikołaja i wziąć od niego autograf. I przeszli obok Mikołaja? Mateusz jest bardzo skromny, ale to też chodziło o niego. Ja rozumiem, że myśmy weszli do tego sklepu i pani miała po prostu podwójny double shock. Więc... A dlaczego był to sklep taki ogrodniczo jakiś tam? Wiesz co, ponieważ szukaliśmy, bo wylądowaliśmy, zrobiliśmy ujęcie i ja nie pamiętam, jak to była miejscowość i szukaliśmy jakiegoś sklepu spożywczego, bo to już była godzina wieczorna. To mała pomyłka. Mała pomyłka. I weszliśmy do tego sklepu ogrodniczego i pani rzeczywiście była, no była w takim ogromnym szoku i zapytała się, czy to jest jakaś ukryta kamera, żebym sobie jaźni. Była, na początku była trochę przestraszona. Ale później już był rzeczywiście, Mateusz ma rację, sznur ludzi. I to nie tylko moja zasługa, ale też Mateusza. Także. Dzisiaj u nas nie ma żadnej ukrytej kamery, jest za to Mikołaj Roznerski i za chwilę wracamy do rozmowy.